Nie wiedziałam, jak się książkę wydaje. Ja najpierw zaczęłam pisać i pisząc sobie przypomniałam wiele rzeczy, których nie pamiętałam. I potem, jak on już było napisane, to sama sobie ją wydrukowałam, taki miałam jeden egzemplarz. I potem mówię, no to co, muszę go gdzieś zanieść. I pewna osoba opowiedziała o mojej historii takiemu wydawcy. Poszliśmy na kolację. I on na tej kolacji powiedział mi, Ania, ja nie wierzę w książki, ja wierzę w ludzi. I ja słuchając twojej historii, to ja wiem, że ja ją muszę opowiedzieć. Moje świadectwo jest takie jak wielu innych ludzi. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Każdy może coś takiego przeżyć i każdy może być świadkiem tego nawrócenia. Tylko my musimy powiedzieć nasze tak. Byłam na Kubie na wakacjach. Wróciłam i znalazłam się we wszystkich gazetach włoskich. Były moje rozmowy telefoniczne, moje SMS-y przepisane co do słowa. Ponieważ ja rozmawiałam z tą Ruby. Ale ja nie wiedziałam w ogóle, kto to jest, bo ona jeszcze wtedy nie było tej afery. Dowiedziałam się, że ona ma wspólnego coś z tym Lelemora. Z tym agentem, co teraz jest w więzieniu. Co w tej całej sprawie prostytucji, Berlusconim, to on też jest głównym bohaterem. To jest mój były agent. Ja dla niego pracowałam 2 lata. I to on mnie wysłał na imprezę do Berlusconiego w 2008 roku, do Palazzo Grazioli, do Rzymu, żebym wyszła z takiej paczki zakokardkowanej i zaśpiewała 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Ja nie wiedziałam, do kogo jadę. I znalazłam się wtedy przed premierem Włoch. Potem poznałam Paola, także ja potem jak się już spotykałam z premierem czy z jego rodziną, to zupełnie w innych kontekstach rodzinnych, można powiedzieć. Jak się dowiedziałam o tej Ruby, że ona z tym Lelemora współpracuje, to zadzwoniłam do niej i chciałam ją ostrzec. I powiedziałam w telefonie, że jak ja bym powiedziała to wszystko, co ja wiem, to on już by wylądował w więzieniu. No i to wszystko w gazetach wylądowało. Ja poczułam się zgwałcona przez cały ten system dziennikarski i to wszystko, bo nie mogą cię wziąć i na pierwsze strony gazety wywalić twoje rozmowy telefoniczne bez powodu. Gazety pisały nawet w Polsce o mnie takie głupoty, że miałam dość i to wszystko, wszystko razem, jeszcze większa depresja, bo miałam ich wszystkich dosyć. Jak pojechałam do Medjugorje, to tam mi się nic nie zdarzyło z tego, co opowiadają. Nie widziałam słońca, co się kręciło, nie widziałam Matki Boskiej, nie widziałam nic z tych rzeczy. Ale coś we mnie się zmieniło, bo mi się udało przebaczyć. Jeżeli wam się uda przebaczyć w życiu osobom, które zrobiły wam krzywdę, to wtedy robicie ten pierwszy krok w stronę Boga. Jeżeli ty wybaczasz, to nie robisz tego dla osoby, która zrobiła ci krzywdę, tylko robisz to dla siebie. Bo tym sposobem udaje ci się opróżnić swoje serce z takich rzeczy niepotrzebnych, jakimi jest nienawiść i które nie pozwalają Bogu, żeby mógł w naszym sercu pracować. Bo my wiele razy prosimy o cudy, ale jeżeli my mamy serce pełne nienawiści, rzeczy, których nie przebaczyliśmy innym, to gdzie on te cudy ma wsadzić do naszego serca? Nie ma miejsca. My musimy wyspowiadać się z tych wszystkich brudów, co mamy w sercu i przebaczyć, bo tylko przebaczając możemy zacząć nowe życie. Tylko przebaczając możemy się uwolnić od tej tragedii, od tych bólów, które ktoś nam zadał. Nie ma innej drogi.
Ja się sama chowałam. Chowała mnie babcia, chowała mnie ulica. Moi przyjaciele to byli ci, co brali narkotyki, sprzedawali narkotyki, kradli po sklepach, ja też kradłam. Potem mój tata umarł, jak miałam 10 lat. To już w ogóle moja mama sobie z tym nie poradziła, wpadła w depresję. Któregoś dnia jej znajomy dobrał się do mnie, jak byłam, miałam 10 lat, jak w łóżku sobie leżałam. On spał tam u nas. I oczywiście, tak jak wiele razy się zdarza, ja to powiedziałam mojej mamie, ale ona nie wierzyła. I dowiedziałam się po latach, teraz dopiero jak książka wyszła, że ten facet to samo z moją siostrą zrobił. I ja czułam się taką córką niczyją. Nikt mnie nie chciał, bo wszyscy mnie brali, ale po jakimś czasie mnie odstawiali. No i takie było moje dzieciństwo, że w pewnym momencie stwierdziłam, że jak wszyscy mają mnie gdzieś, no to dopiero jak ja umrę, to zdają sobie sprawę, co oni stracili. Pewnego dnia nabrałam się prochów u babci, takich jak znalazłam na serce. W szpitalu wylądowałam. Miałam 13 lat, 13-14 lat. I uciekłam z tego szpitala w piżamie, pamiętam jeszcze do tej pory, policja przyjechała. Raz w wannie prawie się utopiłam przez ekstazę. Obudziłam się dzień później, cała we krwi, całe łóżko we krwi było, no. To tak sobie ryzykowałam. I któregoś pięknego dnia ja stwierdziłam, że chcę sama sobie życie ułożyć. I był taki casting jako modelka do Włoch. No ja zrobiłam ten casting, pierwszy raz wyjechałam i wyjechałam na miesiąc i było bardzo fajnie, do Mediolanu, zrobili mi zdjęcia, chodziłam po castingach. Jak wyjechałam do Włoch po raz drugi, to już nie trafiłam do Mediolanu, tylko pod Turyn do nocnego lokalu, w którym chcieli zrobić ze mnie prostytutkę. I tam któregoś dnia jeden z klientów stwierdził, że mnie zabierze na dyskotekę. I jak wracaliśmy z dyskoteki, to on się tak fajnie zatrzymał na takim placyku przy autostradzie. Zaczął sobie palić jointa z zamkniętymi wszystkimi tymi, nie dał mi w ogóle otworzyć drzwi ani nic, no i potem się na mnie rzucił. Dostałam parę razy, ale tak sobie też myślałam w tym momencie, w pewnym momencie to ty wpadasz w taki trans i w taki trans i ty to przeżywasz, ale tak jakbyś na to patrzyła, tak jakbyś obok stała i na to wszystko patrzyła, co się dzieje. To nie tak jak teraz, że są komórki, że ja język znam. 12 lat temu, ja niepełnoletnia we Włoszech, bez pieniędzy, bez dokumentów, bo mi zabrali dokument, bez telefonu, bez niczego, kto by mi pomógł. I bałam się też uciec. Jak ja wyjdę z tego samochodu, jakoś mi się uda, zacznę uciekać, to on mnie przejedzie samochodem. I kurde, i kto? Kto będzie się martwił? Następna jakaś tam dziewczyna z Polski, co gdzieś umarła. Nie chcę, żeby ludzie teraz na mnie patrzyli jako na tą biedną, co jej się stało. Nie, bo to jest historia bardzo, bardzo wielu kobiet i dzieci. I to właśnie my się musimy zapytać, czemu takie rzeczy się zdarzają. Witam, to benvenuti tutti voi. Io sono Ania, sono polacca, ho 28 anni. Ho vissuto in Italia 12 anni, adesso sono
due mesi che mi sono trasferita a Međugorje. Aspettate che mi siedo così siamo alla stessa altezza. Proprio lei, Ania Golędzinowska! Pojechałam do Mediolanu, zaczęłam pracować jako modelka dla agencji modelek. Jednej, drugiej. Jakoś tam weszłam w ten show biznes, poznałam ludzi. Znalazłam sobie chłopaka, bardzo bogatego, co mnie utrzymywał. No i z nim tak jakoś wpadłam w tą całą bohemę. Jeździliśmy, pamiętam, gdzieś tam do Monte Carlo, Saint-Tropez na weekend. No i w końcu kokaina weszła w to wszystko. Ja tak strasznie ćpałam, że przyrzekam, ściany chciałam skrobać i sobie wciągać ściany, tak byłam walnięta. Oczywiście ten mój chłopak też ćpał. Wszyscy jego znajomi, wszyscy tam trzeba było ćpać, bo jak nie, to nie byłaś z towarzystwa tej całej śmietanki mediolańskiej. Któregoś dnia wracam do domu i zobaczyłam, że na książce, co opowiadała o życiu Jana Pawła II i normalnie była jego buzia, oni sobie tam tą kokainę rozrzucili i wciągali sobie na twarz Jana Pawła II. I mnie to tak strasznie zabolało, że pokłóciłam się ze wszystkimi. Tego dnia ja w ogóle nic nie wciągnęłam. I od tamtej pory zaczęłam tak patrzeć na nich i widziałam małpy, takie mi się wydawały. Takie naćpane małpy. I ja mówiłam, kurde, to ja też tak wyglądam jak oni. No i tam sobie jakoś zdałam sprawę. To oczywiście nie tak, że z dnia na dzień ty potem przestajesz ćpać, bo ja się z tym chłopakiem zostawiłam, strasznie cierpiałam bardzo. I przez rok jeszcze odwalałam takie akcje, że to lepiej nie opowiadać. Potem było szukanie prawdy, szukanie mnie samej było. Bo ja się obracałam cały czas między tymi osobami. Ale czułam, że nie mam z nimi nic wspólnego, że to nie jest moje życie. Poznałam bardzo sławnych ludzi, wychodziłam w gazetach. No co, weszłam do tego show biznesu, trzeba się zawsze pokazać. Takie fałszywe życie było. Aż kiedy poznałam siostrzeńca premiera Włoch, i na początku byliśmy przyjaciółmi, wychodziliśmy ze sobą bardzo często, tylko z nim się spotykałam na rodzinne imprezy. Razem chodziliśmy na wakacje, razem jeździmy. No i tak zaczęliśmy być parą. Spaliśmy w jednym łóżku. Ale między nami nigdy do niczego nie doszło. Ja po tych wszystkich przeżyciach, ja z facetami, żeby móc iść do łóżka, to musiałam się upijać. Jak ja się rano budziłam i nie czekałam tylko, żeby sobie poszedł, to jakie to życie było? To mówię, to lepiej w ogóle nic nie robić, nie? Któregoś dnia znajomy powiedział mi, że chce, żebym ja przyjechała tutaj do tego Međugorje. No i tak przyjechałam, tak strasznie sceptyczna. Poszliśmy potem na tą drogę krzyżową i pod górą on mówi do mnie, jak teraz będziesz wchodzić, to myśl o Jezusie, o tych ostatnich jego minutach życia i jak on szedł z tym krzyżem na śmierć. Ja mówię, co on do mnie gada w ogóle? Po cholerę ja mam tutaj o Jezusie myśleć, ja mam swoje problemy. Nie będę go słuchać. I zaczęłam tam sobie wchodzić, ta pierwsza stacja, druga stacja. Doszłam do trzeciej stacji i już mówię, ja nigdzie dalej nie idę, byłam strasznie zmęczona. Mówię, schodzę na dół, tam jest bar, sobie piwka się napiję.
I sobie tam posiedzę, poczekam, aż oni zejdą. Zaczęłam w środku słyszeć taki głos, co mi mówił, nie, ty przyjechałaś tutaj po coś i jeżeli nie wejdziesz na tą górę, to nigdy się nie dowiesz, po co tutaj przyjechałaś. I ja mówię, dobra, wzięłam różaniec w rękę i zaczęłam wchodzić. I tak powoli, powoli jak wchodziłam, już nie miałam siły, zaczęłam się modlić w ogóle. A ja się wcześniej nigdy nie modliłam i to tak sama ta modlitwa ze mnie wychodziła. I tak wchodząc, zaczęłam myśleć o tym Jezusie, jak On szedł na śmierć i wiedział, że idzie na śmierć, a dał radę, żeby dojść z tym krzyżem na bosaka, nie? Na tą górę. I mówię, kurde, jak Jemu się udało, to i mi się uda. Doszłam do tego krzyża białego, co jest na górze, padłam na kolana, zaczęłam płakać i zaczęłam się modlić, ale to nie byłam ja, to nie ja się modliłam, to ta modlitwa sama przeze mnie wychodziła i poczułam, jak ktoś do mnie mówił, że ja muszę wszystkim wybaczyć, tym wszystkim, co mi krzywdę zrobili w życiu, mi się sama buzia otworzyła i powiedziałam, ja wam wybaczam. Była taka dziewczyna, co została zgwałcona przez 5 osób i w anoreksję wpadła i w ogóle, i opowiadała tą swoją historię, ale opowiadała ją z takim spokojem i z takim błyskiem, z takim światłem w oczach, którego ja nigdy w życiu nikogo nie widziałam. I mówię, Jezu, jak ona może mówić o tym wszystkim z uśmiechem na twarzy i z tym błyskiem w oczach? Jak to jest możliwe? I tak w końcu zdałam sobie sprawę, bo ona cały czas mówiła bardzo często o Bogu, o modlitwie. I ja się poczułam taka głupia i mówię, ja przez tyle lat w sobie dusiłam to całe zło, tą całą nienawiść do wszystkich, do mojej mamy, do mojej rodziny, do tych, co mi krzywdę zrobili. I nie pozwoliłam Bogu tej pięknej rzeczy, nie wiem jak to nawet nazwać, żeby we mnie weszła. I tak ja się głupia czułam i tak na nią patrzyłam i mówiłam, ja też chcę mieć ten błysk w oczach, bo ja nigdy u nikogo nie zobaczyłam tego. I tylko tutaj widziałam, u tych ludzi, co poznali miłość boską, bo tylko oni mają taki błysk w tych oczach. Bo jeżeli ty masz wiarę, wierzysz w Boga, otwierasz twoje serce i wierzysz. Ja potem znowu wpadłam w to całe mediolańską bohemę, bo tutaj tylko 4 dni byłam. Miałam kontrakt na Sardynii w Porto Cervo dla najsłynniejszego lokalu na całym świecie, Billionaire. Zajmowałam się public relacjami. Osoby, powiem ci, które przychodziły do tego lokalu, to w tamtym roku to była Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Tina Turner, Janet Jackson, Kevin Spacey. No, bardzo sławne. No i ja pracowałam w tej całej śmietance show biznesu. Paris Hilton przyjechała na 3 dni, to na 1 dzień wydała 310 tysięcy euro i otworzyli 110 butelek szampana. No i ja tak żyłam, to było moje życie. Ja miałam wszystko, ale nie byłam szczęśliwa. I pewnego dnia stwierdziłam, że albo się przez okno wrzucę i się zabiję, albo przyjadę tutaj. To, co ja w Medjugorje przeżyłam, to ja w życiu się tak nie czułam. Ja po raz pierwszy poczułam się szczęśliwa. I po raz pierwszy to byłam ja naprawdę, bo nie musiałam nikogo innego udawać tutaj. Nikt mnie nie oceniał, nikt na mnie źle nie patrzył. Pewnego ranka 2 torby spakowałam, wyłączyłam telefony, komputer, wszystko, wzięłam samochód, 12 godzin przyjechałam tutaj, zostawiłam mieszkanie i samochód na sprzedanie dałam, to tak, żeby się w ogóle od tego Mediolanu raz na zawsze odłączyć. I napisałam im e-maila, że nie wracam, to oni mi powiedzieli, że to ja zwariowałam, że to w ogóle na pewno nie jest moja decyzja, że tutaj ktoś mi zrobił pranie mózgu, że oni po mnie przyjadą, bo to jest niemożliwe, że ja teraz jestem szczęśliwa, jak daję jedzenie kurom, czy sprzątam. Wy tak na mnie patrzycie, wydaje się,
wariatką, ale to naprawdę, tego się nie da nawet słowami opisać. Ja mam nadzieję, że moja twarz w jakiś sposób odświetla to, co ja czuję w środku. Bo tego słowami się nie da opisać i to tylko może poczuć ten, co to przeżyje i co poznał miłość Boga. Nie wiem, co dodać na ten temat, bo to naprawdę nie da się opisać. Urodziłam się w Warszawie. Wiele razy tutaj na Starówce, ja pamiętam, uciekałam z domu i siedziałam tutaj, wysiadywałam całą noc z piwem gdzieś na barbakanie. To, co odkryłam, to, że Bóg jest bardzo cierpliwy. On czeka na nas i to czasami ile lat czekamy. Zawsze mamy coś ważniejszego do roboty, czy rodzina, czy iść do pracy, czy to, czy tamto i mówimy, potem się pomodlimy, potem pójdziemy do kościoła. A On tam wisi na tym krzyżu, nie, i czeka na nas. I bardzo dużo razy narzekamy, mówimy, to jest niesprawiedliwe, to jest niesprawiedliwe. I ja też tak narzekałam i nasz jeden z tych księdzy powiedział mi, Ania, weź krzyż, jak tak jest, i powiedz mu. To ja poszłam do domu, wzięłam krzyż, położyłam go na łóżku i zaczęłam mu tak mówić, ty, Panie Boże, nic nie rozumiesz, bo to jest niesprawiedliwe, tamto jest niesprawiedliwe, narzekać, nie? A potem podniosłam głowę i tak spojrzałam na niego i mówię, z kim ja gadam? On wisi na tym krzyżu i się nie lamentuje, a ja siedzę tutaj i się lamentuję o jakieś głupoty. I przestałam się w ogóle lamentować o cokolwiek. Para ludzi przyjechała do mnie, pytają, tak, jak Bóg jest taki dobry, to powiedz nam, czemu moja żona ma raka i ma za parę miesięcy umrzeć? A ja im mówię, a jeżeli Pan Bóg by wam powiedział teraz, nie? Ja was mogę uzdrowić w tej chwili. Albo ja wam obiecuję, że jeśli wy te wasze cierpienia mi podarujecie, nie? Chociaż nawet też do śmierci. Ale ja w zamian za to dam wam wejście do raju dla was i dla waszych bliskich. Co byście wybrali? Odkąd zaczęła się ta moja przemiana, chociaż to codziennie ty musisz się nawracać przez całe życie do końca twoich dni, to ja nie wiem dlaczego, ale naprawdę ja, jak wcześniej chciałam w gazetach wychodzić, czy chciałam jakiś sukces odnieść, to było takie strasznie dla mnie ciężkie i tak strasznie ja chciałam i to się tak strasznie jakoś ciągnęło, nie? A teraz jak ja nic nie robię, ja nie chcę gadać w ogóle z dziennikarzami ani nic, to do mnie wszyscy dzwonią, wszystkie gazety, wszystkie programy, a ja nie chcę z nimi rozmawiać. I ludzie całymi tłumami, nawet po 1000-1500 osób przyjeżdżają na świadectwo. Oni płaczą tam, ale to nie, płaczą nie dlatego, że ja im opowiadam moją starą historię, nie? Tylko płaczą, bo oni się odnajdują w tym świadectwie.